Witam, przedstawiam rower Rockrider AMS 100 w rozmiarze L. Rockrider to oczywiście marka Decathlonu i ten rower można kupić tylko tam. Jego największą zaletą jest stosunek ceny do sprzętu oraz bardzo dobra sklepowa gwarancja. Więc kiedy coś się w nim zepsuje, po prostu idziesz do jakiegoś Decathlonu i najprawdopodobniej albo to naprawią, albo wymienią na nową część. Jeśli filmik Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Obecnie setkę można kupić za około 6700 zł i w tej cenie dostaniesz amortyzator RockShox 35 Gold i tu duży plus, gdyż jest to lepsza, lżejsza wersja z aluminiowymi lagami oraz powietrzny damper Manitou z blokadą w pokrętle. 12-rzędowy napęd NX, czyli półkę wyżej niż słaby SX, który jest standardem w rowerach w tej cenie, i Corbe Truvative Descendant, czyli GX. Koła to ciężkie Sunningle 30 o niewielkiej szerokości wewnętrznej wynoszącej 26 mm z piastami na łożyskach maszynowych. Ta setka różni się trochę od serii, np. lepszymi oponami Maxxisa w systemie tubeless, lekkim siodełkiem Specialized Bridgecom i plastikowymi pedałami Shimano GR400 z wymiennymi pinami. Natomiast hamulce to mix XT, SLX i Deore, ale żeby nie było, że rower jest taki cudowny, to znalazłem w nim parę minusów. Pierwszy z nich to tylny hamulec. Standardowo Rockrider posiada dwutłoczkowy zacisk z tyłu i tarczę 160 mm, która jest zdecydowanie za mała do takiej maszyny. Po założeniu 180 okazuje się jednak, że zacisk haczy o górne widełki. Można go oczywiście przyszlifować, tak jak w tym przypadku, albo zamontować jeszcze większą, 200 mm tarczę. Uważam, że minusem jest też prowadzenie pancerzy od spodu dolnej rury ramy, przez co zbiera się tam błoto i rower jest cały czas brudny, a można było po prostu poprowadzić je górną stroną. Problemem jest też dość staroświecka geometria, wygląd i moim zdaniem support pressfit. Rower nie należy też do najlżejszych i pomimo wymienionych części i tak waży grubo ponad 15 kg. W cenie tej setki można znaleźć Marina Vivid Zone, Dartmoora Blackbirda, trochę droższego Rose Root Millera, dużo lepszego Radona Slida i pewnie parę innych rowerów. Dlatego osobiście nigdy nie wybrałbym Rockridera. No chyba, że będzie jakaś niesamowita promocja w Decathlonie, co się zdarza, lub uda się go kupić używanego za mniej niż połowę standardowej ceny, tak jak w tym przypadku. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!